I otrzymamy, widzowie, z tej strony kiby w dzisiejszym odcinku test AWP Case. Tak jest, dzisiaj test AWP Case'a. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. No i zapraszam Was do wzięcia udziału w giveawayu, który organizuje łącznie w sumie łącznie. No, no, strona udziela że tak powiem możliwości takiej. Także no, zapraszam. Koska darmowa do zgarnięcia. Macie jeszcze trochę czasu, także naprawdę jest po co dołączać. No i zapraszam, szanse są całkiem spore, bo jest 121 osób na razie, także nie jest to jakoś ultra dużo. Macie wymagania, oczywiście, wszystkie napisane, także wystarczy wejść i je spełnić. No i jeżeli chcielibyście coś tam sobie wpłacić, to właśnie możecie być z moim kodem, czyli z kodem Kebus. Darmowe 10% bonusu do depozytu oraz darmowe 0,7 dolara na sam start, jeżeli jeszcze nie graliście, czyli 70 centów. No, dzisiaj sobie szmolimy AWP case'a, także no będzie, będzie, ciekawie. No i standardowo, na początku otwieramy skrzynkę tak normalnie i potem lecimy na bitwy. Taki jest zamysł na dzisiejszy odcinek, na razie zaczniemy sobie oczywiście powoli, pojedynczo, no bo nie ma co, nie ma co się przemęczać. Trzeba rozgrzać najpierw machinę losującą, wiecie zresztą jak to u mnie jest. Im głębiej w las, tym więcej drzew. Widzicie nawet poetyckich porównań. Metafor się tutaj dowiecie na odcinku, także no, opłaca się oglądać te openingi. Opłaca. Dobra, lecimy sobie. Okej, okay, mamy awóbkę Safari Mesh 4 centy z 4,5 dolara. No, jak dla mnie całkiem niezły deal. Okej, okay, awupka Heron to będzie z dolarek może. Może dwa. Może 40 centów. No. Różnie, różnie w życiu bywa. Wóz albo przewóz, jak to mawiają. No ale dobra, lecimy sobie dalej. A wąbka boom obok, no chciałbym ją trafić, ale trzeba mieć niestety bardzo duże szczęście, którego ja na razie nie posiadam. Ale być może zaraz się tutaj coś rozkręci i być może je zyskam. A 2 Pit Viper jest nieco lepiej. No to na pewno nie jest jakieś tam 20 groszy. No 37. Dobra, lecimy dalej. Daj mi się rozgrosić skrzynce. Są na razie. Pojedyncze otwarcia, ok. No i Mortis to już jest całkiem przyjemny traf, także tutaj nie ma co narzekać. Jak najbardziej, to jest plus. Także bardzo fajnie. No to przechodzimy sobie do podwójnych otwarć, no bo też nie będziemy siedzieć na tej skrzyni. Bóg wie ile, aczkolwiek trzeba ją dobrze przetestować. Ja testuję specjalnie te skrzynie dla Was, żebyście Wy mogli sobie wejść, i albo ją otworzyć, albo jej nie otworzyć. I przekaz jest prosty. No i przy okazji, oboje się przy tym dobrze bawimy. No, powiedzmy, jakie ja tracę hajs, to nie do końca, ale na przykład taki aterysik, no myślę, że. że fajny traf, myślę, że fajny traf mimo wszystko. Także, no tutaj nie będę narzekał. Uuuuu! Dejom 35 dolków! No! Tak jest, właśnie o to mi chodziło! No i pięknie. No i już macie dobry test. Warto wejść, bo być może wam taka wóbka siądzie, no kurczę. Jest mocny, no jakby tu jeszcze oni tadzi poleciało, no ale nie ma, nie ma w życiu tak dobrze. Ale tutaj też nie najgorzej. No znaczy jakiś tam fobosik ten zwrócił, widziałem. E, no kurczę, ale ten Neonoir, no powiem wam, że sam jestem trochę w szoku, że to tak szybko dropnęło. Myślałem, że to będzie trzeba rozgrzewać i rozgrzewać tą skrzynię. A serio jest całkiem Szybko i nieźle to poszło, także. No fajnie, fajnie, fajnie. Ok, a wupa pop! Pink DDPad! Co To są za trafy dzisiaj. No dzisiaj jest mój dzień, aż sobie wezmę łyczka herbatki. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. O. Elegancko. No kurczę, Pink DDPad. No powiem Wam, że dzisiaj mocne trafy, ale właśnie to chciałem zobaczyć. To chciałem zobaczyć zdecydowanie. Okej, okay, tutaj się troszeczkę uspokoiło, no ale musiał być ten moment stagnacji, żeby nie było za pięknie. Pootwieramy sobie jeszcze skrzyneczki, no bo czemu by nie? Eee, Okej, okay, no tutaj nie najgorzej. No te dwa safari-mesze mogłyby być zastąpione czymś innym, ale 20 dolarków to jest naprawdę w porządku, drop. No i zaraz sobie przejdziemy na jakieś bitewki, oczywiście, na case battle. Ateris tutaj na pewno jest spoko-dropem. Włópka kapilara też jest ok. No i lecimy dalej, lecimy dalej, nie ma co. Szmolimy skrzynkę dalej. No tutaj chyba jeden z gorszych, jedno z gorszych losowań, oj, jak nie najgorsze. Dobra, dajmy jeszcze jedną szansę. Otworzymy jeszcze raz sobie dyszkę, żeby tak popróbować wszystkich tych opcji. Okej, okay, Electric Hive. Pięknie, ile to. Oh God, 71 dolarów. Człowieku. Biegnij. Biegnij w tym momencie. Wpisuj kod Kevus i otwieraj tą skrzynię. Bo to jest mocne gówno! To jest mocne gówno! Oh man. A w łupka jeszcze nie? To jest przemocarne. No otwieramy dalej. Otwieramy dalej. Jeszcze dobra. Do trzech razy sztuka, jak to mówią, Także po tej jeszcze raz sobie otworzymy. Fever Dream. W porządku. Black Nile. No. To, to, to mogło być lepiej. Dobra, ostatnie otwarcie i lecimy sobie na bitewkę. Zrobimy sobie jeszcze kontrakt z tych wszystkich abu, AWUP. Oj, Dragon Lore, uuu, Mariacie, jakby to poleciało, to. To bym się właśnie w tym momencie wyprowadzał z Polski. No dobra, przejdźmy sobie zatem na Batla. Zróbmy sobie skrzynię, znaczy, zróbmy sobie bitwę, właśnie z tymi AWUPkami. Proszę bardzo, AWP-Case. No, dajmy ich trochę. 15 niech będzie. Dajmy na trzech, bo ja lubię ryzyko. Ja lubię ryzyko. Ja lubię, jak jest ta adrenalinka. Wiecie o co chodzi? Dobra, dodajemy boty. Bo nie ma, nie ma co czekać. Pamiętajcie, czas to pieniądza. Pieniędzy nie należy marnować. No i zaczynamy kręcenie. Także let's see. Ok, zaczynamy. No ze znaczną przewagą. 34 centów. No ale niestety już ją tracimy. No, bo Jim dzisiaj. No nieźle, nieźle dropi. Nieźle dropi. No, ale cóż. My cierpliwie czekamy na następne trafy. Być może coś się zmieni w tym starciu. No, ale zobaczymy. Powoli. Powoli do przodu. Tak też mawiają. Kurczę, dzisiaj tyle. Tyle porównań, tyle przysłów rzuciłem, że naprawdę. Okej, okay, okej, okay. no to jest bardzo fajny drop dla nas, ale no niestety dla bota brada również, dobra, zaczynamy mocno gonić, zaczynamy mocno gonić, to mi się, to mi się podoba, dobra, kręć, kręć tą skrzynką, Ateris. no i tutaj ta przewaga się powiększa, nie cieszy mnie to, nie cieszy. No dobra, mamy jeszcze 4 5 skrzyń z tą, po tej 4. Ok, Ateris 3 dolki, no spoko, ale potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy czegoś więcej, żeby wyjść na prowadzenie. Dobra. No, z 7 dolków potrzebowalibyśmy wykręcić. No, z 7 dolków z tych dwóch skrzyń. No, safari maszem tego nie wykręcimy. No, ostatnia skrzynia, ostatnie, ostatni cień szansy no zależy jak. No niestety, niestety. To też mu drobno ten exa e, No, ale to i tak jest w porządku. Ja uważam, że i tak bardzo dobre dropy mieliśmy ze skrzynek. Także dajemy sobie te tańsze skinki na kontrakt. Pamiętajcie, że macie kontrakty właśnie na Hellcase co jest mega spoko opcją i polecam z niej korzystać, e, bo właśnie możecie sobie wymienić parę jakichś tam mm, gorszych skinów na jednego fajnego. 20 dolarków właśnie wlatuje w kontrakt i 19, no to prawie na zero, także w porządku jest. Dodajemy sobie dalej. Tutaj 7, bo większość to safari mesze, no ale. No niestety, tak też trzeba żyć. Damy sobie tak. Okej, okay. tym razem dyszka. No i jeszcze sobie zrobimy z dwa kontrakciki. Nie chcę też was, też was zamęczać tymi kontraktami. Bo wiem, że może to być nudne. Więc dajmy sobie to, zrobimy ostatni. O, fajnie, fajnie. Tutaj spoko dropik, że tak powiem. Dobra. Dajmy już tą za 27. 40 dolków. Let's carry. 42. Przyjemnie. No dobra. To by było na tyle. Ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie. I zapraszam do wbijania na stronkę. Trzymajcie się i ją!